pierwsze słowa warzywa i pierwsze słowa ubrania z serii Akademia Mądrego Dziecka wydawnictwa Harper Kids. W zeszłym tygodniu pokazywałam Wam te dwie książki z serii Akademia Mądrego Dziecka z podserii Pierwsze Bajeczki. To są również styczniowe nowości od wydawnictwa Harper Kids. Tutaj na górze będzie do nich link, możecie tam kliknąć po obejrzeniu oczywiście tego filmu i zobaczyć, jakie ruchome elementy kryją się w ich wnętrzach. Bo są to książki, w których kryje się całkiem sporo ruchomych elementów. Właśnie. Jeśli chodzi o książki z serii Akademia Mądrego Dziecka, jak możecie teraz zobaczyć, mamy ich całkiem sporo, to jest część kolekcji i one wszystkie są na blogu oraz na kanale YouTube. W opisie do filmu jest link do bloga i tam we wpisie na temat tych dwóch nowości będzie również link do wszystkich książek z serii Akademia Mądrego Dziecka, o jakich Wam opowiadałam. No ale skupmy się już na tych cudownych nowościach. Ubrania oraz warzywa. Pierwsze słowa to jest bardzo, ale to bardzo rozbudowana seria książek. Zobaczcie, tutaj wszystkie je można na tylnej części okładki podejrzeć. Zacznijmy może od warzyw. Bardzo smaczna książeczka, pełna oczywiście warzyw. I zobaczcie, na okładce możemy sobie ugryźć kawałeczek marchewki. Dalej mamy pomidorki, które się czerwienią na krzaczkach. Z lewej strony są zawsze ilustracje i ich podpisy, a z prawej mamy jakieś pytanie do dzieci oraz element, który możemy wysuwać, przesuwać, odsuwać. Tutaj jest kukurydza zakryta za liśćmi. Dalej możemy wysunąć z ziemi rzodkiewkę. Możemy zajrzeć do środka strączka, w którym to kryje się zieloniutki groszek. I na końcu mamy wszystkie warzywa, które poznaliśmy w tej książce. Może dziecko je tutaj próbować nazwać, można próbować je odnaleźć na stronach. Nie musimy wcale kończyć lektury, możemy się cofnąć do zawartości książki i bawić się dalej właśnie, próbując na przykład odnaleźć poszczególne warzywa. Pierwsze słowa ubrania. No tutaj, jak pewnie się domyślacie, na stronach tej książki poznamy bardzo dużo różnych części garderoby. Koszulka, spodnie, buty, spódnica. Jaki jest ulubiony strój dziewczynki? Sukienka. I tutaj możemy przesunąć, zmienić dziewczynce wzór na sukience. Ja już mówiłam o tym, że super jest to, że czcionka jest taka, jakich liter będzie się dziecko uczyło w szkole. Tego się raczej często nie spotyka w książkach dla dzieci. Chyba właściwie tylko w Akademii Mądrego Dziecka spotkamy właśnie czcionkę, którą później dzieci się uczą w szkole pisać, więc jest to super. Co chroni głowę przed słońcem? I możemy chłopcu tutaj czapkę na głowę założyć. Mamy tutaj inne elementy na lato. Tutaj mamy deszczowy dzień. Są też bardziej takie zimowe ubrania, rękawiczki, sweter, czapka, kurtka. No a dziewczynka w płaszczyku i w kaloszach cieszy się z deszczu. Tutaj chłopca trzeba ubrać w piżamę, bo chłopiec szykuje się do spania. I na samym końcu tak samo mamy różne ubrania, które możemy nazywać, możemy je odnajdywać w książce. Tu również możliwości wykorzystania tych ostatnich stron jest naprawdę bardzo dużo. Wszystko zależy tutaj tak właściwie tylko od tego, co wymyślimy, jak jeszcze zaangażujemy nasze maluszki do czytania, do wspólnego spędzania czasu z książkami. Książki z serii Pierwsze Słowa są naprawdę fajne, bo pozwalają poznać maluchom słownictwo. I tak, mamy jeszcze na przykład pierwsze słowa w domu, w lesie, kolory, pojazdy, dzikie zwierzęta, strażacy, muzyka, jedzenie, urodziny, na boisku, zwierzęta domowe, moje ciało w nocy, młode zwierzęta, na wsi, na budowie, dzidziuś, zabawki, zmysły, rodzina. No i te dwie książki, ubrania i warzywa. Doskonała seria dla najmłodszych. Uwielbiam książki z serii Akademia Mądrego Dziecka i, co jest istotne,
piękne. One mają bardzo grube strony, zobaczcie. Zaokrąglone rogi, oczywiście te strony są naprawdę grube i sztywne, więc rewelacja. O książkach jak zawsze przeczytacie również na blogu. Zapraszam Was gorąco, link do bloga w opisie do filmu, ale myślę, że doskonale go znacie. www.dzieciaki-testują.pl. Zajrzyjcie tam również i w opisie do filmu jak zawsze znajdziecie też link do Ceneo, gdzie możecie porównać aktualne ceny książek, które tutaj widzicie.